Mamy premierę dzisiaj kwestii porozumień transatlantyckich, która jest bardzo istotna i zajmuje mocno społeczeństwa europejskie, także Stanów Zjednoczonych. Poszliśmy dzisiaj do Ministerstwa Gospodarki i spotkaliśmy się tam z polskimi oficjalami, żeby chwilkę porozmawiać. No i co się okazało? Ku naszemu zaskoczeniu było wielkie zainteresowanie w Ministerstwie Gospodarki tym, dlaczego my jesteśmy przeciwko ASDS. I spotkanie, które miało trwać 15 minut, trwało półtorej godziny prawie i dlatego się spóźniłem. Ale to bardzo krzepiące. Bardzo się ucieszyliśmy, dlatego że akurat Komisja Europejska na przykład nie jest zainteresowana wysłuchiwaniem głosu 3 milionów 200 tysięcy obywateli, a nasze ministerstwo było zainteresowane tym, żeby z nami porozmawiać. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest jakaś firma, która produkuje orężady, powiedzmy. I taka firma, powiedzmy, inwestuje w Polsce, buduje fabrykę i zaczyna produkować tą orężadę. No i nagle polscy naukowcy odkrywają, że w tej orężadzie są jakieś substancje, które są szkodliwe dla zdrowia Polaków. No i w tym momencie, powiedzmy, państwo polskie zakazuje produkcji tej orężady z użyciem tych substancji, co jest całkowicie, można powiedzieć, uzasadnione z perspektywy interesu społeczeństwa polskiego. No ale wtedy ta firma mówi tak, no zaraz, ale my tutaj zainwestowaliśmy, postawiliśmy fabrykę, a wy nam teraz zakazujecie produkować tej orężady. No to my was pozywamy. I teraz wyobraźcie sobie państwo, że taki pozew trafia przed polski sąd. To jeżeli trafia przed polski sąd, no to prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem, polski sąd orzeka w interesie polskich obywateli i obywatelek, bo jakby jest polskim sądem, bierze pod uwagę takie różne czynniki jak zdrowie, na przykład społeczeństwa. No więc jakby taki inwestor przegrywa. No to co taki inwestor robi? No idzie przed właśnie, wykorzystuje mechanizm ASDS, który jest zawarty na przykład obecnie w umowie między Polską a Stanami Zjednoczonymi i idzie do prywatnego sądu. I ten prywatny sąd akurat nie ma już obowiązku uwzględniać prawa lokalnego polskiego, które jakby w zakresie ochrony zdrowia, tylko ma kierować się ogólnym prawem handlowym. I teraz jeżeli ten sąd patrzy na ogólne prawo handlowe, no to może na przykład przyznać rację temu inwestorowi i zasądzić wielkie odszkodowanie dla tego inwestora za to, że poczynił pewne inwestycje i teraz jakby traci jakby te inwestycje, musi zmieniać linie produkcyjne i tak dalej, i tak dalej. Sankcje są mniej więcej, myślę, takie jak w przypadku, powiedzmy, Grecji, która by powiedziała, że nie spłaci długu. To znaczy, po pierwsze, wszystkie agencje ratingowe obniżają rating takiego państwa, tak, jako że jest niewiarygodne. To jakby ja mówię, tak jest teraz, nie? Że w taki sposób by się to na pewno zadziało. Później gigantyczna presja ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, Komisji Europejskiej, że to jest nieodpowiedzialne, że to zrujnuje świat i tak dalej, że to będzie efekt domina, że wszyscy na tym stracimy. No do tego się oczywiście dołączają ogólnoeuropejskie media, Financial Times i tak dalej, które zaczynają po prostu skutecznie niszczyć takie państwo, które decyduje się nie zapłacić takim sądzie arbitrażowym. Czyli no, po prostu klasyka gatunku, można powiedzieć.